Witam Was, docent polskie mini browary.pl. No dzisiaj wyjątkowe piwo, również zdobycze po dziesięcioleciu warszawskiego festiwalu piwa. Bartek Nowak sprezentował prapremierowe grodziskie z gdańskiej browarni. Dziękuję bardzo. Fajnie, że na WFP udało się ekipie browarni debiutującej po tylu latach. Sam browar przecież jest starszy niż warszawski festiwal piwa, bodajże 2008 rok, rok powstania. I to, że na WFP pokazało się to piwo jeszcze przed premierą w Gdańsku, to naprawdę jest super sprawa. Dziękuję bardzo włodarzom browarni za możliwość spróbowania tego piwa, bo tak, piłem je oczywiście na WFP wersji lanej, natomiast jak sprawdzi się wersja butelkowa, to jest kolejna już degustacja. Wcześniej był No Treason, gdzie porównywałem wersję butelkową do lanej. Zobaczymy, jak w przypadku browarnianego Grodzisza. No zobaczcie, mocno nawiązująca do oryginału etykieta, czyli zielono, czerwono, białe, a właściwie beżowe kolory, parametry idealne, 7,7 balinga, około 3 alkoholu, wiadomo, że tam może być 2,8. Z Bartkiem rozmawiałem, mówił tak, słód z Fortuny, a tak naprawdę przecież to nie tyle czy Fortuna, czy browar Grodzisk, ale to jest klepiskowa czeska słodownia Bruntal, 100% słód dymiony dymem z dębu. Odnośnie drożdży, tutaj bym poprosił Bartku lub każdego z osób decyzyjnych browarni, żeby szybko wpisała, jakich drożdży użyliście, no bo wiadomo, że górna fermentacja, ale do czego one były, no bo przecież nie, nasze chłopaki mówili, że nie dostali oryginalnych drożdży grodziskich, więc ta fermentacja poszła czymś innym. Dobra, tyle teorii. Szkło jak najbardziej dedykowane do Grodzisza. No i otwieramy. A, jeszcze jedno, nie pasteryzowane, nie filtrowane, data spożycia 18 kwietnia, więc 3 tygodnie, jeżeli chodzi, a właściwie 4, miesiąc, no bo 21 do 18, więc około miesiąca trwałości napiwa z browarni jest. Dobra, posłuchajcie dźwięku. Jest nasycenie, jest nagazowanie, tak w grodziskim być musi. Dobra, lejemy po ściance, bo o właśnie, ono się już od razu pieni. Tak, te kielichy domyć bardzo ciężko, więc na dole zazwyczaj się gromadzi ta piana. Spróbujemy to ostukać. Znaczy nie tyle piana, co pęcherzyki powietrza. Zobaczcie, jak ono pięknie buzuje, jak ono jest fajnie nasycone. Piana biała, śmietanowa wręcz. No, klasyczne grodziskie, klarowne, z piękną czapą białej piany. Fajnie musujące. No bardzo, bardzo oko cieszy ten widok. To jest po prostu burza w szkle. Oczywiście tam na dole to nie do końca wymyte drobinki powodują takie wzburzanie, ale ja z tym nie mam problemu. Naprawdę wygląda to pięknie i w Grodziszu ma być właśnie taki efekt, a nie płaski, słomkowy, pozbawiony życia kolor. Tutaj widać, że to buzuje, że to jest pełne życia polski szampan. Dobra, jak pachnie? Ha, pięknie. Wędzonka jak najbardziej o charakterze dębowym, ale ja mam wrażenie, że nawet taka fajna, lekka siareczka i przenosząca cię po prostu na leżakownię browaru. Super pachnie, po prostu tak świeżo. Bardzo przyjemnie. Nawet taki ten słód to ma taki charakter chlebowy. No naprawdę, aż chce się wziąć łyk. Bardzo świeże, wzmagające pragnienie piwo na pewno. Zdrówko! Ambrozja i poezja w jednym. Rzeźkość, lekkość, ale pełnia smaku. I to tak, to jest goryczka
połączona z wędzonką. Naprawdę i tych smaków nie da się rozdzielić, nie da się rozróżnić. No nie ma sensu, bo naprawdę bardzo fajnie oplata kubki smakowe, od razu się odkłada na języku. Bardzo przyjemna, porządna goryczka i wędzonka. Naprawdę to jest to, co uwielbiam w tych prawidłowo zrobionych grodziszach. To jest właśnie ten majstersztyk, ta umiejętność. W tak lekkim piwie zawrzeć tak intensywny smak. No słuchajcie, tym razem mam wrażenie, w przeciwieństwie do poprzedniej degustacji, że wersja butelkowa nawet przewyższa wersję laną. Jest bardzo fajnie nasycona, nagazowana. Ale to też jest kwestia, że gdyby może Bartek mi nalał wersję laną do tego klasycznego szkła grodziskiego, to to piwo też by inaczej smakowało, bo naprawdę w tym szkle smakuje obłędnie. No i to jest, słuchajcie, taka degustacja na zasadzie ale was powkurwiam, bo mała część z was niestety będzie miała okazję spróbować tego piwa. Wiadomo, że Gdańska Browarnia nigdzie nie ekspediuje swoich butelek, tylko i wyłącznie jest szansa na to w browarze. Więc szybciutko bileciki do Gdańska na premierę. Może jeszcze zdążycie. Nie ma chyba ogłoszonej daty premiery, ale się nie mylę. A jak jest ogłoszona, to na pewno to piwo przez jakiś czas będzie dostępne w Gdańsku, więc dymajcie do Gdańska i naprawdę to jest powód, żeby tam pojechać i w pięknym wiosennym słońcu tego piwa spróbować, a wręcz raczyć się nim na ogródku browarnianym. Pyszna sprawa, pyszne piwo, rewelacja. Brawo, Browarnia Gdańsk. Zdrówko!